13 lipca 2010 roku. Tego letniego, spokojnego dnia na komisariacie policji w Oakland rozległ się dźwięk telefonu. Cześć, z tej strony brat. Odezwał się męski głos. Carmen Thomas nie odebrała wczoraj ode mnie naszego syna. Nie odbiera telefonu. Detektywi od początku mieli złe przeczucia, ale nawet w najgorszych koszmarach nie przypuszczali, że to z pozoru typowe zaginięcie młodej matki stanie się najbardziej tajemniczym, najbardziej medialnym i najbardziej przerażającym dochodzeniem ostatnich dekad w całej Nowej Zelandii. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Jak zapewne doskonale wiecie, internet wcale nie jest bezpiecznym miejscem, a liczba nowych niebezpieczeństw z każdym kolejnym rokiem rośnie. Czy tego chcemy, czy nie? Hakerów przybywa i zawsze istnieje ryzyko, że któryś z nich wybierze na swój cel właśnie ciebie. Ale na szczęście jest na to sposób. Możecie chronić swoją prywatność, instalując na swoim sprzęcie VPN, który skutecznie ukryje waszą lokalizację, minimalizując ryzyko ataku. Przy okazji, VPN da wam też kilka innych, dodatkowych korzyści. Wystarczy, że zmienicie swoją lokalizację, a otrzymacie dostęp do stron i portali, które nie są dostępne w naszym kraju. Ograniczenia geograficzne przestaną was obowiązywać, a wy będziecie mogli cieszyć się chociażby zagranicznym Netflixem. Myślę, że to przekonujący argument. Chroń swoją prywatność, Surfshark. Wpisz kod Historie na Faktach i zyskaj 3 miesiące za darmo. Serdecznie polecam Surfshark, bo sam z niego korzystam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Benoni to małe miasto w południowej Afryce, położone nieopodal Johannesburga. Znane z tego, że znajduje się tu podobno najwięcej stajni w całym kraju. W pobliżu wydobywa się złoto. A w 1975 roku urodziła się tu laureatka Oscara, znana aktorka Charlize Theron. W Benoni dwa lata później, 30 października 1977 roku, przyszła na świat również Carmen, córka Teresy i Neville'a. Urodziła się jako wcześniak i zgodnie z tym, co mówiła w wywiadach jej matka, była tak piękna, że zachwycały się nią wszystkie obecne na sali pielęgniarki. Była przy tym tak ruchliwa i głośna, że Teresa kilka godzin po porodzie stwierdziła nawet, że zachowuje się tak, jakby tańczyła i już była gotowa na imprezę. I nie były to tylko puste słowa, bo matka miała rację. Gdy Carmen podrosła, nic się nie zmieniło. Była wyjątkowo żywiołowym dzieckiem, i zawsze było jej wszędzie pełno. Przyjście na świat córki, oprócz ogromnej radości, przyniosło jednak rodzinie również dylematy. Malutkie miasteczko, w którym przyszło im ją wychowywać, nie dawało zbyt wielu możliwości. Nie mogli znaleźć dobrej pracy. Ciągle kombinowali, jak zarobić dodatkowy grosz. Dlatego, gdy mała skończyła 3 lata, podjęli decyzję o przeprowadzce. Przenieśli się do miasta Durban, które oferowało znacznie więcej niż małe Benoni. Było 3. co do wielkości w całym RPA, do tego największym w kraju portem. Tak więc zarówno Teresa, jak i Neville szybko znaleźli sobie intratne zajęcia. Wiodło im się nieźle. Kochali się i byli szczęśliwi, ale wkrótce ich szczęście przerwała ogromna tragedia. Neville zginął w wypadku, a 10-letnia wówczas Carmen pogrążyła się w smutku i traumie, która niestety miała poważny wpływ na jej późniejsze życie. Nie chciała chodzić do szkoły, zamknęła się w sobie i stan taki utrzymywał się u niej przez kilka długich miesięcy. Choć zapewne nie uleczył ran, czas jednak mijał, a matka i córka musiały w końcu pogodzić się ze stratą. Teresa w pewnym momencie spotkała na swojej drodze mężczyznę imieniem Wayne.
zakochali się w sobie bez pamięci. Tak więc dość szybko wzięli ślub, a na świat zaczęły przychodzić ich dzieci. Cztery córki. Colin, Bonnie, Sandy i Storm. Mieszkali w Durban jeszcze przez jakiś czas, ale gdy Carmen miała kilkanaście lat, rodzina postanowiła diametralnie zmienić swoje życie i przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii. Trudno powiedzieć dlaczego, bo źródła na ten temat milczą. Być może mieli jakieś problemy, może nie radzili sobie finansowo, a może któreś z nich otrzymało atrakcyjną propozycję pracy. Jedno jest pewne, nie jechali do Anglii w ciemno, bo Teresa miała tam rodzinę, z którą chciała być blisko. Być może chodziło więc także o tęsknotę. Całą siódemką zamieszkali w mieście Whitby w North Yorkshire, w jednym z tych małych, typowo angielskich domków. A Carmen doskonale się w tym nowym środowisku odnalazła. Wyrosła na dziewczynę rozrywkową, towarzyską, kochającą taniec i poznawanie nowych ludzi. Jako ładna, zawsze uśmiechnięta, gaduła o ciętym dowcipie, która miała milion, często szalonych pomysłów na sekundę, szybko znalazła sobie grono nowych przyjaciół, w tym również adoratorów. Kilku z nich proponowało jej nawet małżeństwo, ale Carmen nie było to wtedy w głowie. Mimo skłonności do imprezowania, dobrze się uczyła, a zaraz po szkole zaczęła studiować marketing, by w przyszłości znaleźć sobie dobrą, przynoszącą zyski pracę. Była na bardzo dobrej do tego drodze, a wtedy nagle w jej życiu wydarzyło się coś, co o mały włos te plany popsuło. Jej rodzina zdecydowała się wrócić do RPA, a to bardzo ją zasmuciło, bo Carmen nie chciała wracać. Nie teraz, gdy poczuła, że znalazła swoje miejsce na ziemi. To tu miała przyjaciół, tu miała szkołę i to z Anglią wiązała swoją przyszłość. W tamtym czasie była już dorosła, dlatego podjęła równie dorosłą, dojrzałą decyzję i oznajmiła matce, że oni mogą jechać, ale ona zostaje. Teresie, co oczywiste, nie było to w smak, ale ostatecznie dała się przekonać. Tym bardziej, że mieszkająca w Anglii rodzina obiecała zaopiekować się dziewczyną i wspierać ją, gdy będzie tego potrzebowała. W efekcie, już po wyjeździe rodziny, Carmen przez jakiś czas włóczyła się od miasta do miasta, pomieszkując u krewnych i podejmując się różnych prac. Wieczorami bawiła się w klubach, a jako że jak nikt potrafiła korzystać z wrodzonego wdzięku, często lądowała w strefie VIP, gdzie nierzadko imprezowała z członkami All Blacks, czyli reprezentacją Nowej Zelandii w rugby, swoją drogą najbardziej utytułowaną reprezentacją na świecie. Bawiła się i czerpała z życia pełnymi garściami, a wtedy stało się coś, co bardzo ją zaniepokoiło. Z jej organizmem ewidentnie działo się coś niedobrego. Zaczęło się niewinnie. Były zaparcia, wzdęcia, wieczne zmęczenie, ale potem doszły problemy z oddawaniem moczu, plamienia i ból w podbrzuszu, który z każdym kolejnym dniem stawał się coraz silniejszy, aż wreszcie był nie do wytrzymania. Dlatego poszła do lekarza. Spodziewała się, że to nic groźnego. W końcu była młoda. Miała dopiero 23 lata i całe życie przed sobą. Ale diagnoza, jaką otrzymała, była druzgocąca. Rak jajnika. Zlecono chemioterapię, której Carmen od razu się poddała, a ta na całe szczęście przyniosła oczekiwane rezultaty. Druga szansa, jaką otrzymała od losu, sprawiła, że dziewczyna postanowiła całkowicie zmienić dotychczasowy styl życia. Wróciła na studia, które jakiś czas wcześniej przerwała. Wyjechała do Southampton, a wkrótce zrezygnowała z wiecznych przeprowadzek i na stałe osiedliła się w Londynie. Choć imprezowała mniej, nie zrezygnowała z przyjemności całkowicie. Wciąż wychodziła do barów i dyskotek, a na jednej z nich poznała miłość swojego życia. Bradford, którego wszyscy nazywali w skrócie Brad, był rok od niej młodszym, przystojnym, ciemnowłosym i ciemnookim Nowozelandczykiem,
który przyjechał do Wielkiej Brytanii, by realizować się jako inżynier budowlany. Urodził się w Whakatanej, w rejonie Bay of Plenty na Wyspie Północnej, u ujścia rzeki o tej samej nazwie. Jego rodzice, Phil i Jessica, rozwiedli się, gdy miał zaledwie 9 lat i od tego czasu prawie nie widywał się z ojcem. Mimo trudności w okresie dorastania, w 2001 roku z sukcesem skończył studia w Auckland. Potem szukał szczęścia za granicą, najpierw w Australii, a potem w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Carmen i brat szybko znaleźli wspólny język. Już po pierwszym spotkaniu obydwoje wiedzieli, że chcą zobaczyć się ponownie. Od randki do randki zostali parą, a dziewczyna dosłownie oszalała na jego punkcie. Przyjaciółką mówiła, że brat jest najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego w życiu spotkała. Jej ideałem, miłością życia, mężczyzną, o jakim zawsze marzyła. I mimo, że ich związek od początku był nieco niestabilny, obydwoje mieli mocne charaktery, byli wybuchowi, porywczy i lubili postawić na swoim, przez co notorycznie ze sobą zrywali, Carmen zaszła z Bradfordem w ciążę. Lekarze, ze względu na chorobę, nie dawali jej zbyt wielkich szans na to, że kiedykolwiek zostanie matką. Dlatego gdy zobaczyła na teście ciążowym wynik pozytywny, nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Była tak podekscytowana, że od tamtego momentu właściwie nie mówiła o niczym innym jak o swoim synu, bo wiedziała już, że urodzi syna, którego nazwie Jack. Przypadkowa ciąża zjednoczyła zakochanych na dobre. Przestali ze sobą zrywać i postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. By zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, wynajęli dom w Fulham, na zielonych przedmieściach Londynu, w okolicy znanej z prawie 8-hektarowego South Parku, w którym sympatycy sportu biegają, grają w tenisa, krykieta czy koszykówkę. Spacerowicze wyprowadzają na smyczach swoje psy, a rodzice spędzają z dziećmi czas na placu zabaw w otoczeniu pięknych drzew. Carmen liczyła na to, że gdy ich syn przyjdzie na świat, oni również dołączą do tego sielankowego obrazka. Bardzo się jednak przeliczyła, bo o ile wcześniej brat wydawał się być w związek z Carmen prawdziwie zaangażowany, tak z każdym kolejnym dniem i każdym kolejnym trymestrem coraz bardziej się od niej oddalał i wycofywał. Pod koniec ciąży całkowicie przestał się nią interesować. Wracał do domu późno, czasem wcale, przez co czuła się nie tylko samotna, ale i bardzo niepewna. Obawiała się, że gdy dziecko pojawi się już na świecie, brat od niej odejdzie. I istotnie, tak się stało. Niedługo po urodzinach Jacka, które miały miejsce w marcu 2005 roku, brat oznajmił, że próbował. Starał się z nią jakoś dogadać, poczuć to, co na początku, ale nie może już dłużej udawać, że wszystko jest okej. Ich związek nie ma już dłużej sensu i wraca do swojej ojczyzny, kraju, w którym mieszka jego matka, do Nowej Zelandii. I tam chce ułożyć sobie życie na nowo. Trudno powiedzieć, jak zareagowała na to Carmen. Być może była zła, a może sama doszła do wniosku, że po prostu nie są sobie pisani. Niemniej faktem jest, że została z dzieckiem sama i nie oczekiwała od nikogo pomocy. Matka wielokrotnie namawiała ją, by wróciła do RPA. Zamieszkała niedaleko nich, by mogli jej pomagać, ale ona z jakiegoś powodu wolała zostać w Londynie. Jednak nie na długo, bo w 2006 roku postanowiła pójść za głosem serca i kupiła dla siebie i swojego syna bilety lotnicze do Nowej Zelandii, do miasta, w którym mieszkał jej były partner. Ze względu na własne, bardzo trudne doświadczenia po stracie ojca, nie chciała narażać na podobną traumę swojego dziecka. Dlatego była w stanie poświęcić własne szczęście dla szczęścia Jacka, by był blisko ojca i miał pełną rodzinę. Zamieszkała w tym samym mieście co on, w Auckland, w północno-zachodniej części Wyspy Północnej.
Mężczyzna miał tam dobrze płatną pracę jako inżynier budowy i doskonale radził sobie finansowo. Przyjazd Carmen sprawił, że miał mętlik w głowie. Z jednej strony bardzo cieszył się, że będzie miał przy sobie Jacka, bo choć jak dotąd nie był może najlepszym ojcem, to w głębi serca bardzo go kochał i chciał mieć go obok. Ale samej Carmen nie chciał za bardzo widywać. Już dawno zauważył, że za bardzo się od siebie różnili i mieli zupełnie inne podejście do życia. Ona lubiła dobrą zabawę, imprezy do białego rana w klubach i w żadnym razie nie zamierzała z tego rezygnować. A on był raczej typem introwertyka, wolącego spędzać wieczory w domu. Choć na początku to właśnie ten jej gorący temperament go przyciągnął, tak na dłuższą metę okazał się męczący. Poza tym ona była nerwowa, on porywczy, a dwa tak silne charaktery po prostu nie mogły żyć w zgodzie. Były kłótnie, nieporozumienia, czasem ciche dni, dlatego się rozstali. Mimo wątpliwości, brat dla dobra syna jeszcze raz spróbował stworzyć z Carmen rodzinę, ale znowu się nie udało. W 2008 roku postanowili ostatecznie się rozejść i podzielić opieką nad synem. Nie do końca wiadomo, jak ten podział wyglądał. Niemniej brat miał płacić Carmen alimenty. Zamieszkali osobno, ale na tyle blisko, by Jack swobodnie mógł zmieniać domy. Na zamożnych, zielonych przedmieściach Reumera, bo bratowi bardzo zależało na tym, by syn chodził do najlepszej w okolicy szkoły. Dzielona opieka nad dzieckiem okazała się słusznym wyborem. Zgodnie z ustaleniami znanej nowozelandzkiej dziennikarki Anny Lisk, obydwoje opisywani byli przez sąsiadów jako doskonali rodzice. Brat jako świetny ojciec, a Carmen oddana matka. Często widywani byli z Jackiem na spacerach. Na Boże Narodzenie pojechali nawet wspólnie odwiedzić ojca Brada, by mógł poznać wnuka. Wyglądało na to, że choć uczucie, które ich kiedyś łączyło, już się wypaliło, nie mieli do siebie żalu i pozostawali w dobrych, przyjacielskich relacjach ze względu na dziecko. Obydwoje ułożyli też sobie życie, każde na swój sposób. Brat w 2009 roku poznał dziewczynę o imieniu Tanit i wkrótce wprowadzili się do dużego, pięknego domu. A gdy okazało się, że kobieta zaszła w ciążę, szybko jej się oświadczył. Nie zaniechał jednak obowiązków względem Jacka. Spędzał z nim dużo czasu, a Tanita złapała z nim tak dobry kontakt, że często to właśnie ona, a nie matka, odbierała go z przedszkola. Carmen tymczasem po rozstaniu wynajęła dla siebie i syna małe, skromne mieszkanko przy Ngapuni Road z jednym pokojem będącym salonojadalnią, mikroskopijną łazienką i przyległą do niej równie małą kuchnią, skąd wychodziło się od razu na zewnątrz. By dorobić do alimentów, została kobietą do towarzystwa. Pracowała głównie nocą w klubie Ginger's Man w agencji Pakuranga, dlatego całe dnie mogła poświęcać synowi, który zdaniem bliskich był całym jej światem. Spędzała z nim każdą wolną chwilę, a w dni, kiedy zajmował się nim brat, imprezowała. Często w irlandzkim pubie Danny Dolland przy Viaduct Street, gdzie tańczyła, poznawała nowych ludzi i dobrze się bawiła. Korzystała z życia na całego, bo jak nikt wiedziała, jak bardzo jest kruche. Pokonała co prawda raka, ale wciąż była w trakcie leczenia i miała świadomość, że pewnego dnia może wrócić. 13 lipca 2010 roku, wtorek. Tego spokojnego, słonecznego dnia na komisariacie policji w Oakland rozległ się dźwięk telefonu. Po drugiej stronie słuchawki odezwał się męski, spokojny głos. Carmen, matka mojego dziecka, zaginęła. Wczoraj miała odebrać ode mnie syna, bo takie ustaliliśmy warunki, ale nie przyszła. Wytłumaczył, że ostatni raz widział ją 1 lipca, 12 dni wcześniej. Opowiadała mu wtedy, że wybiera się do Hamilton. Nie wiedział po co, ale podejrzewał, że na spotkanie z klientem,
bo pracowała jako eskorta. Później przez jakiś czas wymieniali ze sobą SMS-y. Myślał więc, że wszystko jest okej, ale gdy nie przyszła po syna, najpierw w niedzielę, a potem w poniedziałek, choć jej o tym w tych SMS-ach przypominał, zaczął się martwić. Dzwonił do niej przez cały weekend, ale jej telefon był nieaktywny. Fakt, że kobieta zostawiła swojego ukochanego, 5-letniego syna, do tego prowadziła ryzykowny tryb życia i nikt nie widział jej przez tak długi czas, dał policjantom do myślenia. Dlatego poszukiwania Carmen rozpoczęły się natychmiast. Zaczęto je w Hamilton, prawie 140 km dalej, bo zgodnie z tym, co mówił jej były partner, to właśnie tam zamierzała się udać. Skupienie się na Hamilton było ze strony policji doskonałym posunięciem, bo wydawało się, że to właśnie tam zagadka jej zaginięcia miała swój początek. Czarny Nissan Pulsar, zarejestrowany na Carmen, został bowiem zauważony na jednym z osiedli, przy Dyer Street, i to dobrych kilka dni wcześniej. Nie był zamknięty na klucz. W środku były jakieś rzeczy osobiste, więc budził podejrzenia. Dlatego mieszkańcy zgłosili to odpowiednim organom, które lada chwila miały go odholować. Na miejscu zjawiła się policja. Auto załadowano na lawetę, przetransportowano do Oakland i poddano szczegółowym analizom. Tak jak mówili mieszkańcy, w środku znajdowało się mnóstwo rzeczy należących do kobiety. Między innymi jej portfel, pieniądze, ale także na wpół otwarta walizka z porozrzucanymi dookoła ubraniami i butami, co mogłoby wskazywać na planowany wyjazd. Ale to nie było wszystko, bo w schowku znajdowały się dwie zagadkowe koperty. Na tym etapie w głowach śledczych zarysowało się kilka potencjalnych scenariuszy. Pierwszy nasuwał się sam i był najbardziej oczywisty. 32-letnia Carmen była dorosła i mimo wielkiej miłości do syna mogła uciec. Może czegoś się bała, może chciała coś zmienić, a może po prostu chciała się zabawić, dlatego pewnego dnia spakowała swoje rzeczy, wrzuciła je do auta i ruszyła przed siebie. Zdaniem wielu była pewna siebie, zadziorna, kłótliwa, lubiła życie na krawędzi i zawsze była otwarta na nowe doświadczenia. Tylko jeśli rzeczywiście tak było, to dlaczego nie zabrała swoich rzeczy ze sobą i dlaczego porzuciła samochód? Drugi scenariusz dotyczył choroby. Detektywi dowiedzieli się bowiem w międzyczasie, że kobieta leczyła się na raka. Być może dowiedziała się o przerzutach i poddała leczeniu w innym mieście, by nie martwić syna, a teraz odpoczywa, dlatego zerwała ze wszystkimi kontakt. Miałoby to sens, bo sąsiadka kobiety, która swoją drogą wynajmowała jej mieszkanie, otrzymała od niej 29 czerwca SMS. Carmen napisała, że źle się czuje, wybiera się na kilka dni do szpitala, a potem na południe i wróci dopiero w niedzielę, 4 lipca. Śledczy obdzwonili więc wszystkie szpitale w okolicy, ale okazało się, że żadna Carmen do żadnego z nich nigdy się nie zgłosiła. Trzecia teoria miała związek z ryzykowną pracą, bo Carmen uprawiała przecież bardzo niebezpieczny zawód i tajemniczymi notatkami, jakie znaleziono w jej samochodzie. Pierwsza dotyczyła długu, jaki kobieta miała spłacić swojemu pracodawcy. Napisano na niej, że jest winna $600 agencji, a szef chce, by albo zostawiła te pieniądze jako depozyt w nowozelandzkim Kiwi Banku na podany numer konta, albo do niego zadzwoniła. Może Carmen nie miała takich pieniędzy i uciekła, by nie ponieść konsekwencji. W drugiej kopercie, zaadresowanej do Misty, będącej pseudonimem Carmen w pracy, znaleziono pieniądze. $270, które wyglądały jak zapłata, co sugerował dopisek, który brzmiał: dziękuję, kochanie. Obie w równym stopniu mogły mieć związek z jej zaginięciem. Sprawa z szefem szybko się wyjaśniła. Mężczyzna przyznał, że owszem, taki dług był, ale już dawno został spłacony. Poza tym Carmen nie miała żadnego zlecenia w Hamilton,
jak sugerowali śledczy. Skupiono się więc na drugiej kopercie, bo osoba, która zostawiła notatkę, kimkolwiek była, mogła być ostatnią, która widziała Carmen. Przekazano ją specjalistom w nadziei na to, że znajdą się na niej odciski palców i będą mogli ją zidentyfikować. W tak zwanym międzyczasie, kiedy to czekano na ekspertyzy z auta, policja zaczęła sprawdzać monitoring z okolicy domu, centrum miasta i klubu, w którym kobieta pracowała. Brat mówił, że widział ją ostatni raz 1 lipca. Zaczęto więc właśnie od tego dnia. Ku zdziwieniu wszystkich, na żadnym nagraniu jej jednak nie było. Nie widziano, by wychodziła z domu. Nie pojawiła się w pracy. Nie zarejestrowano jej też w żadnym sklepie czy barze. Cofnięto się więc o dzień, a gdy i to nic nie dało, o kilka kolejnych. W taki sposób dotarto do nagrań z 27 czerwca 2010 roku. Bo jak się okazało, to właśnie wtedy kamera widziała Carmen po raz ostatni. Około 19:10 weszła ze swoim synem do sklepu Green Lane Countdown i zrobiła zakupy. Zapłaciła kartą i wtedy też po raz ostatni jej użyła. Było to interesujące tym bardziej, że wkrótce wyszło na jaw, że choć Carmen zwykle była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nagle przestała korzystać z Facebooka. Ostatnią wiadomość wysłała 28 czerwca o 20:14 do swojego szefa. Od tamtej pory nie kontaktowała się już z nikim. Co ciekawe, mimo iż nie korzystała z internetu, między 29 czerwca a 10 lipca napisała kilka SMS-ów. 29 czerwca napisała wiadomość do wspomnianej wyżej sąsiadki, 3 lipca do pracodawcy, a resztę do swojego byłego partnera. Tymczasem z laboratorium kryminalistycznego przyszły wyniki badań, a te były dla wszystkich szokujące. Na kopercie z napisem Misty znajdowały się obce ślady biologiczne, ale nie było odcisków palców, co świadczyło o tym, że ten, kto to napisał, nosił rękawiczki. Ale to nie było wszystko. W samochodzie, na kilku przedmiotach w walizce i na zagłówkach znaleziono czerwone plamki, które zawierały DNA Carmen. Nie świadczyły one jeszcze co prawda o niczym, bo mogły powstać przez przypadek. Carmen mogła się przecież po prostu skaleczyć, ale odkrycie to rozbudziło w śledczych pewne wątpliwości. Jak mówili później w wywiadach, zadziałał szósty zmysł. Dręczyło ich przeczucie, że sprawa, którą przyszło im rozwiązać, nie jest tylko zwykłym zaginięciem, z jakimi mają do czynienia niemal każdego dnia. Że kryje się za nią coś większego, coś bardzo mrocznego i przerażającego. Nie przypuszczali jednak, że będzie to jedna z najbardziej tajemniczych spraw w całej ich karierze. 16 lipca, w piątek, a więc 3 dni po zgłoszeniu zaginięcia, policja podała tę informację do mediów, wraz z jej zdjęciem i dokładnym opisem. Kobieta rasy białej, 32 lata, 170 cm wzrostu, długie brązowe włosy, średniej budowy ciała. Nosiła charakterystyczne kolczyki w uszach, mówił detektyw prowadzący. Ostatni raz widziana była 1 lipca w Oakland. 27 czerwca ostatni raz zarejestrowała ją kamera. Po 10 lipca urwał się z nią kontakt telefoniczny, a jej auto zostało porzucone w miejscowości Hamilton. Najpewniej między 7 a 8 lipca, bo wtedy dostrzegli je okoliczni mieszkańcy. Znajdowały się w nim jej rzeczy osobiste i czerwone plamy z jej DNA. Detektyw prowadzący przyznał, że zdaniem rodziny kobieta nie miała w zwyczaju uciekać, a tym bardziej porzucać swojego 5-letniego syna, którego bardzo kocha. Brano pod uwagę leczenie, bo chorowała na raka, ale w żadnym szpitalu jej nie ma. Na koniec poproszono widzów o pomoc. Apelowano do potencjalnych świadków, ludzi, którzy widzieli ją lub jej auto. Do osób, które były świadkiem chwili, w której ona lub ktoś inny
porzucił jej samochód, bo żadna z kamer monitoringu tego momentu nie uchwyciła. Sprawa natychmiast stała się bardzo medialna. Ludzie współczuli rodzinie, a przede wszystkim synkowi, który, jak mówił na konferencji prasowej kilka dni później, 18 lipca, jego ojciec Bradford, bardzo tęsknił za swoją mamą. Detektywi tymczasem rozpoczęli przeszukiwania domu. Weszli do środka i rozejrzeli się dookoła. Mieszkanie Carmen wyglądało schludnie i na pierwszy rzut oka normalnie. W salonie i sypialni było w miarę posprzątane. Po podłodze nie walały się żadne przypadkowe przedmioty. Nie było śladów walki. Szukali więc innych wskazówek, jakichś pamiętników, notatek z planowanymi wyjazdami. Sprawdzali, co nieoczywistego mogło zniknąć z domu. I tak w pierwszej chwili rzucił im się w oczy brak śmietnika. Posiadało go każde inne domostwo w okolicy, ale co zadziwiające, nie mieszkanie Carmen. Zapytano więc o niego sąsiadkę, a ta przyznała, że kosz musiał zniknąć niedawno, bo zawsze stał przy wejściu. Jeden z detektywów, spacerując od pokoju do pokoju, również zauważył coś dziwnego. W łazience, w zlewie i na szafce pod nim dostrzegł czerwone plamy, a gdy podszedł do prysznica, zobaczył je także tam. Idąc tym tropem, rozejrzał się dookoła i dostrzegł podobne ślady na ścianie i podłodze, zaraz przy drzwiach do kuchni. Tak jak podejrzewał, maleńkie plamki znajdowały się także tam, na pralce i podłodze, zaraz przy wyjściu na zewnątrz. Na miejsce przyjechała grupa specjalistów i od razu zabrała się do pracy. Pobrano próbki, zabrano szczoteczkę do zębów Carmen i przekazano je do laboratorium, by je porównać. A tam wyszło na jaw, że wszystkie ślady zawierają DNA zaginionej. Co ciekawe, specjaliści byli pewni, że plamki nie powstały na skutek żadnego wypadku. Nie mogły też powstać przypadkowo. Przeanalizowali ich wielkość, kształt, umiejscowienie, kąt padania i doszli do wniosku, że musiały powstać od jakiegoś narzędzia, na skutek użycia bardzo dużej siły. Badania luminolem tylko potwierdziły te szokujące odkrycie. Choć w powietrzu wciąż czuć było zapach środków chemicznych, a osoba, która najpewniej zrobiła Carmen krzywdę, próbowała sprzątać, nie do końca jej to wyszło, bo podobnych śladów było w mieszkaniu znacznie więcej. Znajdowały się w łazience, w salonie, na dywanie, a wyraźne ślady stóp wskazywały na to, że ktoś krążył od salonu do łazienki. Na środku kuchni znajdowała się natomiast dziwna, tłusta plama niwelująca działanie luminolu. Substancja, która przypominała naftę. Sprawa z każdą chwilą stawała się coraz bardziej tajemnicza i szokująca, a co za tym idzie, nie schodziła z pierwszych stron gazet. Teresa, matka Carmen, która za pieniądze ze zbiórki zorganizowanej przez przyjaciół córki przyleciała do Nowej Zelandii, wystąpiła wkrótce z apelem w telewizji. Z wypisanym na twarzy cierpieniem prosiła o pomoc. Synek tak bardzo za nią tęskni. Tak bardzo chcemy, by wróciła, mówiła łamiącym się głosem. Opinia publiczna, jak nie trudno się domyślić, była tym przedłużającym się brakiem odpowiedzi na podstawowe pytania, tak samo wzburzona, jak i przerażona. Domagała się natychmiastowego rozwiązania zagadki, odnalezienia młodej matki, schwytania potencjalnych sprawców, ukojenia bólu małego chłopca. A policja przez kolejne tygodnie zmuszona była działać przez te naciski pod ogromną presją. Mieliśmy spore trudności w wykonywaniu swojej pracy. Media przeszkadzały, wścibiały nosa. Baliśmy się przecieków i musieliśmy sobie jakoś z tym radzić, mówił w wywiadzie dla jednej z gazet Mark Benfield, detektyw prowadzący śledztwo, które od początku było pełne emocji. W takich właśnie dość nerwowych okolicznościach zaczęto przesłuchiwać świadków. Na pierwszy ogień poszedł były partner Carmen, brat,
który widział ją i rozmawiał z nią jako ostatni. Poza tym był z nią związany emocjonalnie. A jak wiadomo, sprawców zawsze należy szukać w pierwszym tomie akt. I niemal zawsze pochodzą z najbliższego kręgu. Od początku współpracował. Brał udział we wszystkich konferencjach. Bez problemu dał sobie pobrać odciski palców. Przekazał próbki DNA swoje i syna. Udzielił dostępu do banku, a także przekazał swój telefon do analizy. A jako że policja otrzymała też dostęp do danych z komórki kobiety, zaczęła analizować SMS-y, jakie wysyłała po 28 czerwca, bo zdaniem bliskich nie brzmiała w nich tak jak ona. Policjanci postanowili porównać je więc z tymi wysłanymi w przeszłości, zarówno za pośrednictwem Facebooka, jak i telefonu, i doszli do zaskakujących wniosków. Zauważyli, że tak jak każdy z nas, również i Carmen miała swój własny styl pisania. Często używała skrótów, zmieniała zapis słów, sprawiając, że styl jej wypowiedzi był bardzo charakterystyczny. I tak zamiast pełnego zapisu słowa hospital, a więc szpital, często używała skrótu hosp. A używany przez nią w nadmiarze skrót Han, od Hani, a więc coś w stylu naszego skarbie, zapisywała jako Hon. W wiadomościach wysłanych przez nią po 28 czerwca jej charakterystyczne zwroty nagle znikły i zostały zastąpione poprawną pisownią. A to było niepokojące. Intensywność korzystania z telefonu również uległa zmianie. Wcześniej Carmen dzwoniła i SMS-owała dość często, mniej więcej 50 razy dziennie, ale po 29 czerwca całkowicie zmieniła swoje przyzwyczajenia. Przestała dzwonić, ograniczyła się do maksymalnie 5 wiadomości dziennie, które z każdym dniem stawały się coraz rzadsze. A 10 lipca ustały całkowicie i jej telefon został wyłączony. Co ciekawe, po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że jej aparat nigdy nie zalogował się w Hamilton, choć przecież to właśnie tam miała zostawić swoje auto. Coraz więcej poszlak wskazywało więc na to, że ktoś rzeczywiście się pod nią podszywał. A tym kimś mógł być jej były partner, ojciec jej dziecka, który jak dotąd wydawał się być detektywem całkowicie czysty. Śledczy doszli do takiego wniosku po tym, jak odkryli, że telefony Brada i Carmen bardzo często znajdowały się w zaskakująco bliskiej odległości od siebie, choć SMS-y, jakie do siebie wysyłali, wskazywały na to, że są od siebie daleko. Raz nawet znajdowali się w tym samym samochodzie, bo kamery monitoringu na autostradzie i logowania do stacji jasno pokazywały, że telefon Carmen już po jej zniknięciu podróżował z Bradem w jego aucie. Do miasteczka North Shore, położonego jakieś 9 kilometrów od Oakland. Jedna z wysłanych wówczas wiadomości brzmiała: czy możesz w końcu do mnie zadzwonić? Jack chce z tobą porozmawiać. Chcę też, żebyś potwierdziła, że przyjedziesz w niedzielę. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, by będąc w tym samym pokoju czy aucie, prowadzili takie rozmowy przez telefon. Jakby tego było mało, zeznania świadków również zdawały się obciążać Brada. Sąsiadka, do której Carmen wysłała SMS z informacją, że wybiera się do szpitala, zeznała, że widziała Brada w jej mieszkaniu 29 czerwca rano. Rankiem usłyszałam dziwny hałas dochodzący z jej mieszkania. Podeszłam więc do okna, stałam i słuchałam. Usłyszałam wtedy jęk. Cichy, zdenerwowany, podszyty płaczem. Ten zmartwiony, jęczący dźwięk z pewnością należał do kobiety i brzmiał jak Carmen. Nie miałam powodu sądzić, że to nie była ona, dlatego bardzo mnie to zaniepokoiło. Zaraz potem usłyszałam też męski głos, który zdawał się ją uciszać. Ć, wszystko w porządku. Bądź cicho, mówił, wyznała kobieta w oświadczeniu dla sądu. Zdenerwowana i zaniepokojona, podeszła bliżej i zapukała do drzwi. Raz, drugi, trzeci, ale nikt jej nie otworzył, dlatego spojrzała do środka przez okno. Jej uwagę przykuły dwie rzeczy.
wywrócony śmietnik i wieszak na ubrania. A to w połączeniu z tym, co właśnie usłyszała, nie wróżyło niczego dobrego. Od razu chwyciła za telefon i zadzwoniła do męża. Kazała mu wracać, a on obiecał, że zaraz przyjedzie. Idąc już do siebie, uparcie wpatrywała się w mieszkanie, a wtedy, ku swojemu zdziwieniu, zobaczyła otwierającego drzwi brata. Wyglądał dziwnie, tak jakby właśnie wziął prysznic. Był w samych bokserkach i koszulce na ramionczkach, a na jego ubraniu, spodniach dżinsowych i butach, które trzymał w ręku, zobaczyła czerwone plamy. Mężczyzna szybko zauważył jej zaniepokojenie, dlatego natychmiast ruszył z wyjaśnieniami. Powiedział, że nie ma powodu do niepokoju. Carmen po prostu w trakcie rozmowy z nim źle się poczuła. Wymiotowała. Przez przypadek pobrudziła mu całe spodnie, dlatego musiał się umyć. Teraz poszła spać. Odpoczywa. Nie ma sensu więc wzywać karetki. Ale jeśli jej się nie poprawi, sam zawiezie ją do szpitala. Przypomniał, że Carmen leczy się na raka jajników i takie sytuacje są w jej przypadku normą. Na koniec zapytał, czy chce wejść do środka i sama wszystko sprawdzić, ale odmówiła. Nie chciała przeszkadzać. Uwierzyła bowiem w każde jego słowo. Tym bardziej, że jeszcze tego samego dnia napisała do dziewczyny wiadomość, a ta po południu odpisała. Tak, to co mówił brat, to prawda. W tym tygodniu naprawdę źle się czułam. Pójdę na trochę do szpitala, a potem biorę tydzień wolnego i wyjeżdżam na południe. Wrócę w niedzielę. Kobieta wyznała, że brat 10 dni później jeszcze raz przyjechał do mieszkania Carmen, tym razem z 5-letnim synkiem. Był zdziwiony, gdy jej w nim nie zastał. Zapytał sąsiadki, czy ma jakiś kontakt z Carmen, bo do niego się nie odzywa. Wysyłał kilka SMS-ów, ale mu nie odpisała. Dzwonił 12 razy, ale nigdy od niego nie odebrała. Rozmowy ze znajomymi, członkami rodziny i współpracownikami Brada i Carmen, a także sprawdzenie policyjnych raportów sprawiły, że detektywi coraz bardziej podejrzewali Brada. Okazało się, że byli kochankowie nie rozstali się w zgodzie, a opinie, jakie krążyły na ich temat w sąsiedztwie, daleko odbiegały od tego, jak ich relacje wyglądały naprawdę. Carmen i brat zawzięcie się kłócili. I to przez cały czas. Głównie o alimenty, ale zdarzało się, że także o zawód, jaki wykonywała kobieta. Brat chciał, by się zmieniła, by zadbała o swój wizerunek dla dobra dziecka, ale ona nie chciała. Ciągle mówiła tylko o pieniądzach. Trudno powiedzieć dlaczego. Czy brat migał się od płacenia, czy Carmen po prostu uznawała ustaloną wcześniej kwotę za niewystarczającą? Tego być może nie dowiemy się już nigdy. Niemniej ich spotkania często kończyły się karczemnymi awanturami, a do ich mieszkania nierzadko przyjeżdżała policja. 19 marca 2008 roku doszło do tego, że brat zgłosił na lokalnym komisariacie napaść. Powiedział, że po kolejnej kłótni o alimenty chciał zwyczajnie pocałować syna na pożegnanie, tak jak to robił zawsze, a wtedy nagle Carmen wpadła w szał. Dostała od policji ostrzeżenie, ale wcale nie zmieniła swojego zachowania. Często prowokowała awantury, bo zwyczajnie lubiła się kłócić. Zdaniem znajomych była głośna, impulsywna, miała tendencję do sprowadzania ludzi na złą drogę i skłócania ich ze sobą. Bywała także złośliwa. Zdarzało się, że specjalnie psuła ludziom plany, co, jak mówili, bardzo ich irytowało. Trudny charakter Carmen zdawał się mieć związek z motywem. Złośliwe zachowania, nagłe napady złości, ciągłe kłótnie o pieniądze, niechęć do wprowadzenia zmian w swoim życiu. To wszystko mogło frustrować także brata. Detektywi zaczęli powoli dochodzić do wniosku, że być może tamtego dnia, 29 czerwca, doszło do kolejnego nieporozumienia, które na nieszczęście wszystkich tym razem zakończyło się tragedią. Korzystając z dostępu do danych z kart bankomatowych brata, policja zaczęła przeglądać ich aktywność i dość szybko dotarła do istotnych informacji. 29 czerwca rano, zaraz po tym jak odwiedził Carmen, brat udał się do supermarketu Green Lane Countdown,
swoją drogą tego samego, w którym po raz ostatni widziano zaginioną. Kamera nagrała, jak przyjeżdża swoim autem pod sklep, a po chwili podchodzi do niego mężczyzna. Mężczyzną z nagrania był jego bliski współpracownik. Natychmiast wzięto go na przesłuchanie, a on od razu zaczął mówić. To, co powiedział, dosłownie wstrząsnęło całą grupą dochodzeniową. Mężczyzna wyznał bowiem, że tego ranka brat zadzwonił do niego i poprosił o spotkanie pod sklepem. Chwilę po tym, jak się rozłączył, napisał krótki SMS. Czy mógłbyś przywieźć ze sobą 3 duże czarne worki na śmieci i butelkę nafty? Zachowaj spokój. Gdy się spotkali, brat wziął od niego wszystkie te rzeczy i poszedł na zakupy. Zgodnie z tym, co udało się ustalić na podstawie paragonu, kupił środki czyszczące, gąbki, worki na śmieci, większe i mniejsze, a także tabletki na odporność. Fakt, że akurat tego dnia poprosił przyjaciela o naftę i kupił środki chemiczne, był co najmniej podejrzany. Tym bardziej, że w mieszkaniu Carmen to właśnie nafty użyto, by zniwelować działanie luminolu. Rozmowy z pracownikami budowy przy Victoria Street w centrum Oakland, gdzie brat nadzorował od jakiegoś czasu pracę, przyniosły jeszcze więcej rewelacji. Jeden z budowlańców wyznał, że pewnego dnia brat pojawił się na budowie o bardzo nietypowej porze. Zawsze przychodził najwcześniej o 9:00, a tamtego dnia przyszedł przed świtem. Pracownicy od jakiegoś czasu wyczuwali też na budowie straszny smród. Myśleli, że to pojemnik, do którego wyrzucali papierosy, dlatego dokładnie go umyli, ale na budowie dalej śmierdziało. Detektywi przyjechali na miejsce, zaczęli poszukiwania źródła zapachu i 1 września 2010 roku natknęli się na tajemniczy śmietnik na kółkach. Dokładnie taki sam, jaki zniknął spod domu Carmen, na tyle duży, by pomieścić dorosłego człowieka. Śmierdzący śmietnik, wypełniony po brzegi reklamówkami, natychmiast poddano analizie. Ustalenie właściciela wydawało się nie być trudne. Każdy śmietnik w Nowej Zelandii ma bowiem przypisane do mieszkania numery seryjne, które są indywidualne i niepowtarzalne. Detektywi zabrali się więc do ich spisania, a wtedy przeżyli szok. Numery były wydrapane. Specjaliści na szczęście znali sposób, by je odczytać. Podgrzali wydrapane miejsce do odpowiedniej temperatury i wykorzystując pamięć plastiku do powrotu do oryginalnego kształtu, odkryli numery. Jakież było zaskoczenie wszystkich, gdy okazało się, że choć nie pochodził z mieszkania Carmen, przynależał do sąsiadów, ludzi mieszkających od niej 2 domy dalej. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zrozumieli, że śmietniki zostały specjalnie podmienione, bo pod domem sąsiadów znajdował się śmietnik przypisany do mieszkania Carmen. Przeprowadzone badania potwierdziły ostatecznie to, co detektywi podejrzewali już od jakiegoś czasu. Śmietnik Carmen posłużył sprawcy do transportu, bo znajdowało się w nim jej DNA. Testy luminolem również dały wynik pozytywny. Kolejny puzzle układanki trafił więc na swoje miejsce, ale do pełnego rozwiązania zagadki potrzebnych ich było znacznie więcej. Poszlak było sporo. Śmietnik, telefony, ich logowania, potencjalny motyw, zakupy środków czyszczących, zeznania świadków, a także eksperta od charakteru pisma, który nie miał wątpliwości co do tego, że to właśnie brat napisał na kopercie słowa dla Misty. Dziękuję, kochanie. Ale to wciąż było za mało. Detektywi potrzebowali twardych dowodów. Nie tylko ciała, ale i czegoś, co dobitnie wiązałoby brata ze sprawą. Bo to, co mieli, to było zdecydowanie zbyt mało, by go zatrzymać. Tymczasem przesłuchiwano kolejnych świadków. Większość z nich nie wniosła do sprawy niczego nowego, ale wreszcie znalazł się ktoś, kto mógł brata pogrążyć. Jeden ze współpracowników mężczyzny. Po tym, jak obiecano mu całkowite zwolnienie z odpowiedzialności karnej,
zdecydował się powiedzieć wszystko, co wie, a wiedział dużo. Brat bowiem do wszystkiego mu się przyznał. 3 lipca wcześnie rano zadzwonił do niego i poprosił o spotkanie. Powiedział, że chciałby wykorzystać do czegoś jego łódź. Dlatego najlepiej jakby spotkali się na rampie w Zatoce Okhau, jakieś 5 kilometrów od centrum Oakland. Mężczyzna się zgodził, bo wówczas nie wiedział, co go czeka. Gdyby wiedział, na pewno by się tam nie pojawił. Kiedy się spotkali, brat od razu przeszedł do rzeczy. Powiedział, że ma w aucie Carmen, w plastikowych pojemnikach zalanych betonem i chce je wrzucić do morza. Ma też jej telefon, a auto zamierza wywieźć do Hamilton. Zapytał, czy pożyczy mu łódź i czy pomoże mu wnieść wszystko na pokład. Mężczyzna się zgodził, bo był w szoku. Dopiero gdy zdał sobie sprawę, co zrobił, odmówił. Powiedział, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Kazał bratowi odejść, zabrać wszystko ze swojej łodzi i poradzić sobie jakoś samemu. Wyznanie mężczyzny było szokujące. Tym bardziej, że na policję w międzyczasie zgłosił się jeszcze jeden mężczyzna, którego w obawie przed zidentyfikowaniem nazwano świadkiem numer 79. On również wyznał, że brat do wszystkiego mu się przyznał. Widocznie zestresowany i drżący, powiedział, że kolega odwiedził go w jego domu 4 lipca. Jakby tego było mało, grupa dochodzeniowa odkryła, że brat był w posiadaniu drugiego telefonu. W nocy z 29 na 30 czerwca ten telefon logował się w okolicach Zatoki Tamizy, gdzie brat kręcił się przez wiele godzin. W następnych dniach logował się też w Hamilton, dokładnie wtedy, gdy porzucono tam samochód Carmen. Teraz dowodów było aż nadto, dlatego 21 września brat został zaresztowany. Jak możecie się domyślić, odmówił składania wyjaśnień i do niczego się nie przyznał. Nie powiedział też nic, co mogłoby doprowadzić do ciała. Poszukiwania rozpoczęto wówczas równolegle w kilku miejscach, które wydawały się policji podejrzane. W Zatoce Tamizy, gdzie brat przebywał przez całą noc po zaginięciu Carmen, i na budowie przy Victoria Street, gdzie pracował jako inżynier budowlany. Dowodów szukano też w jego mieszkaniu, a także w domach mężczyzn, którzy rzekomo mu pomagali. Choć wykorzystano nowoczesne drony, w Zatoce Tamizy niczego nie znaleziono. Zarekwirowana z mieszkania wspólnika łódź również nie wniosła niczego interesującego. Tak samo jak jego mieszkanie, przed którym na czas przeszukania rozbito policyjne namioty. Całą energię skupiono więc na budowie, jako że detektywi już od dawna podejrzewali, że to właśnie tam znajdą coś, co przybliży ich do rozwiązania zagadki. 20 września budowę zamknięto. Okazało się, że budowlańcy kładli właśnie fundamenty, co samo w sobie było już intrygujące. Ale to nie to przykuło uwagę funkcjonariuszy. W podłodze zauważyli bowiem dziwną, głęboką na ponad 10 metrów dziurę, której nie było w planach. Dziurę idealną jak na ukrycie dowodów. Natychmiast zabrano się do pracy. Wiercono dziurę w rogu budowy. Młotem pneumatycznym rozbijano beton. Wyciągnięto i sprawdzono ponad 80 wiader osadu. Do wykopanej dziury wpuszczono kamerę, specjalnie wyszkolonych poszukiwaczy, a także policjantkę. Pracowano w pocie czoła przez cały tydzień, ale niczego nie znaleziono. Z wykopanej dziury wyciągnięto jedynie pierścionek i torbę z ubraniami, które po dokładnej analizie okazały się nie mieć żadnego związku ze sprawą. Dla pewności sprawdzono także budynek Telekom po drugiej stronie ulicy, który ostatnio stawiała firma Manson, której brat był pracownikiem. Ale tam też nie natrafiono na żadne tropy. Ku radości śledczych, znacznie więcej znaleziono natomiast w jego mieszkaniu i samochodzie, granatowym Subaru Legacy Kombi. W domu co prawda nic podejrzanego nie było, ale gdy sprawdzono historię wyszukiwania w jego laptopie, okazało się, że mężczyzna miał sporo za uszami. Począwszy od mniej więcej roku przed zaginięciem Carmen, wpisywał bowiem do internetu bardzo sugestywne hasła. Znajdowały się tam m.in. takie jak:
jak wyczyścić ślady biologiczne, jak dokonać przestępstwa doskonałego, jakich metod używają technicy śledczy, by wykryć DNA i jak pozbyć się dowodów. Podobnych wyszukiwań było blisko 2,5 tysiąca. Samochód mężczyzny od razu wzbudził ogromne wątpliwości, bo strasznie śmierdział. I to tak, że policjanci wręcz nie mogli ukryć zdziwienia, że był w stanie z niego korzystać i wozić nim członków swojej rodziny, w tym syna. Zapach, jak się okazało, próbował tłumić cytrynowym odświeżaczem powietrza. Butelka z produktem firmy Oast stała na środku, na konsoli. Ale to nie było wszystko. Gdy otworzono bagażnik, stało się jasne, że brat coś przy nim majstrował. Znaczna część oryginalnego dywanika została wycięta i zastąpiona zwykłym, domowym, a to rozbudziło w śledczych ogromne emocje. Od dawna bowiem brali pod uwagę fakt, że mężczyzna właśnie w bagażniku swojego samochodu przewiózł śmietnik z dowodami i Carmen. Najpierw na budowę, a potem w miejsce ukrycia. Żeby to sprawdzić, przeprowadzili mały eksperyment. Włożyli do środka dokładnie taki sam śmietnik i, o dziwo, całkowicie się do niego zmieścił. A w miejscu, gdzie kółka dotykały tylnej szyby, policjanci dostrzegli nawet małe zadrapania. Badania luminolem tylko potwierdziły to, co wszyscy już doskonale wiedzieli. W środku było DNA Carmen. I to w ogromnej ilości. Tymczasem przebywający w areszcie brat dalej do niczego się nie przyznawał. 27 września na świat przyszedł jego drugi syn, a narzeczoną Tanitę przesłuchano. Kobieta stała po jego stronie. Zaprzeczała, by mógł mieć jakikolwiek związek z zaginięciem byłej dziewczyny, ale jej zapewnienia nie zapewniły mu wolności. Bo brat pod naciskiem detektywów, przytłoczony ilością zdobytych przeciwko niemu dowodów, mniej więcej tydzień po aresztowaniu, w końcu powiedział, gdzie jest Carmen. Gdy detektywi otrzymali od brata lokalizację, natychmiast zabrali się do przygotowywania map obszaru. Poświęcili temu 3 długie dni, aż wreszcie uznali, że wiedzą już, gdzie powinni kopać. 30 września 2010 roku detektyw Jason Edwards udał się w wyznaczone miejsce na oględziny. Około 19:30 spotkał się z mediami, by powiadomić o nowych faktach, a następnego dnia sprowadził tam ekipę poszukiwawczą. 1 października 2010 roku. Wczesny ranek. Okolice Greenwood Corner. Góry Whitaker. 33 km od Oakland. Policjanci od wczesnych godzin porannych przedzierali się przez gęste krzaki, które szczelnie pokrywały strome wzgórza. Ich buty grzęzły w błocie, bo od kilku dni dość intensywnie padało. Teren, który przyszło im przeszukiwać, był odludny, cichy, trochę nawet niebezpieczny. Oddalony od ścieżki spacerowej o kilkaset metrów. Wypuścili psa, a ten od razu złapał trop. Doprowadził ich do miejsca, gdzie ziemia była wyraźnie naruszona. Zaczęto kopać i po południu natrafiono na zalane betonem plastikowe pojemniki. Jeden duży, około 40-litrowy i 5 mniejszych. Zakopane były w 2 płytkich grobach, bardzo blisko siebie. Wieczorem zorganizowano pośpiesznie konferencję prasową, na której przekazano opinii publicznej druzgocące wieści. Mogę Państwu powiedzieć, że mój zespół pracował nad tą sprawą niestrudzenie, odkąd 13 lipca otrzymaliśmy informację o zaginięciu Carmen. Choć z ulgą mogę teraz powiedzieć, że ją znaleźliśmy, to wiem, jak bardzo trudny jest to czas dla rodziny i tych, którzy mieli nadzieję, że odnajdziemy ją żywą. Mówił ze łzami w oczach prowadzący śledztwo detektyw. A zapytany przez dziennikarzy, jak to jest być częścią tak przerażającego dochodzenia, zdążył jedynie powiedzieć. Emocje towarzyszące temu dochodzeniu, po czym zalał się łzami i odszedł. Teren przy polnej drodze
Około 2 kilometry od centrum turystycznego Arataki przy Scenic Drive natychmiast zamknięto. Podobnie jak lokalny dworzec kolejowy. Odwołano setki wycieczek. Zawracano zdezorientowanych turystów i przedstawicieli mediów. Na spacerowej ścieżce nieopodal miejsca prac postawiono ochroniarza i znak z napisem: niebezpieczeństwo, konserwacja, zamknięte. Pojemniki wydobywano do późnych godzin nocnych, a pracę kontynuowano także następnego dnia. Zespół złożony z około 20 osób, policji i funkcjonariuszy do spraw badań i nauk o środowisku, robił wszystko, by jak najdelikatniej wydobyć z ziemi wszystkie dowody. A radiowóz pilnował, by nikt im w tym nie przeszkadzał. Około 14:30, gdy pracę zakończono, pojawił się ksiądz, który pobłogosławił miejsce. A 10 minut później cztery bliskie sercu Carmen osoby, które złożyły na poboczu drogi kwiaty. Kiedy około 14:58 dotarł tam również karawan, by zabrać Carmen, wszyscy obecni zapłakali. Stanęli dookoła, robiąc mu miejsce na przejazd i schylili głowy, by oddać hołd młodej matce. Sekcja, jaką przeprowadzono w następnych dniach, wskazała na uraz głowy. 13 października 2010 roku o godzinie 11 odbył się pogrzeb. Uroczystość była bardzo wzruszająca. Na ekranach poustawianych w kościele wyświetlano zdjęcia Carmen z dzieciństwa. W tle leciała piosenka You Are Beautiful Jamesa Blunta. Mowę na cześć córki wygłosiła Teresa i przyrodnie siostry Carmen. Wszystkie mówiły o tym, jak oddaną matką, kochającą córką i wierną przyjaciółką była. Jak uwielbiała się bawić i tańczyć. Jak kochała swojego małego synka. Wspominano jej złośliwe poczucie humoru, cięty język. Na koniec puszczono bardzo wzruszającą piosenkę o tytule Sleep Song zespołu Secret Garden, którą zaśpiewał bliski przyjaciel Carmen. Zaraz po niej puszczono piosenkę Beautiful Christina Aguilery, w akompaniamencie której wyniesiono białą, udekorowaną kolorowymi kwiatami trumnę. Za nią podążał smutny synek. Stał i patrzył, gdy wkładano ją do karawany. Bradford za pośrednictwem łącza wideo stanął przed sądem po raz pierwszy 7 lutego 2011 roku. Ubrany w oliwkowy t-shirt, czarne shorty, z ogoloną głową, wydawał się być znacznie szczuplejszy niż wcześniej. Odpowiadał na pytania krótko i rzeczowo, ale wciąż nie przyznawał się do winy. Mimo iż wiedział, że obciąża go 20 zdjęć, 132 zeznania świadków, 19 tysięcy stron dowodów i płyty CD i DVD zawierające podsłuchiwane rozmowy, uparcie milczał jeszcze przez 9 miesięcy. Dopiero 25 listopada 2011 roku w końcu do wszystkiego się przyznał. Powiedział, że przyjechał do domu Carmen 29 czerwca około 8:30. Umówili się na to spotkanie poprzedniego dnia. Mieli porozmawiać o Jacku, bo z tego, co mówiła kobieta, chłopiec miał w szkole problemy. Ponoć jakieś dzieci się z niego śmiały, dlatego postanowiła zmienić mu szkołę. Brat nie chciał się na to zgodzić, dlatego gdy przyszedł do jej domu, twardo zaprotestował. Nie po to zapisywał go przecież do najlepszej szkoły, żeby teraz tak po prostu go z niej zabierać. Chciał znaleźć inne rozwiązanie, poszukać przyczyny, porozmawiać z rodzicami uczniów, ale kobieta była nieugięta. Mówiła, że podjęła już decyzję. A gdy brat próbował ją przekonać, krzyknęła: i tak nie masz nic do powiedzenia, bo nie jesteś jego ojcem. Zabiorę go i nigdy więcej go nie zobaczysz. Wtedy puściły mu nerwy. Nie wytrzymał i chwycił za kij baseballowy Jacka. Choć brat nie chciał powiedzieć, co stało się później, policja ustaliła, że najpewniej wrzucił wszystkie dowody do śmietnika, który jeszcze tego samego dnia zawiózł samochodem na budowę. Trochę w mieszkaniu posprzątał, jednak niezbyt dokładnie. A potem kupił tasak do mięsa, plastikowe pojemniki,
zabrał z budowy beton i zaczął obmyślać plan. A ten opierał się w głównej mierze na założeniu, że Carmen wyjechała do Hamilton i tam ślad po niej zaginął. Podszywał się pod nią, wysyłając z jej telefonu wiadomości. Napisał notatkę od rzekomego klienta. Przyjechał nawet z synkiem do jej mieszkania, 3 dni przed zgłoszeniem zaginięcia, by oddalić od siebie podejrzenia. Co przerażające, w dniu 3 lipca, kiedy to próbował przekonać swojego kolegę do pożyczenia mu łodzi, jego partnerka Tanita organizowała baby shower dla ich nienarodzonego jeszcze synka. Co ciekawe, mężczyzna aktywnie brał w nim udział i nie dawał po sobie poznać, by w ich życiu stało się coś złego. Myślał, że nikt nie będzie go podejrzewał, że mu się upiecze. Bardzo się jednak przeliczył. Proces Brada rozpoczął się 26 marca 2012 roku. Sala wypełniona była po brzegi ludźmi. Była cała rodzina kobiety, która przyjechała z RPA. Bliscy i przyjaciele z Wielkiej Brytanii, a także zwolennicy Brada, którzy wciąż wierzyli w jego niewinność. Mężczyzna, ubrany w szary lub, jak podają niektóre źródła, brązowy garnitur, otoczony przez grupę ochroniarzy, przez cały czas siedział z nisko pochyloną głową i nawet nie patrzył na obecnych. Oskarżony wszystko zaplanował. Przygotowywał się, o czym świadczy historia wyszukiwań w internecie. Działał strategicznie. Wykorzystał swojego syna. Mataczył w śledztwie. Okłamał sąsiadkę i wszystkich tych, których chciał przekonać, że Carmen żyje. Poza tym kupił kartę SIM na fałszywe nazwisko. Zwerbował przyjaciół do pomocy i posprzątał mieszkanie, mówił prokurator. Ale sąd się z tym nie zgodził. Uznał, że Brad działał w afekcie, nie z premedytacją. Uznał, że mężczyzna nie był emocjonalnie przygotowany na to, by poradzić sobie z tym, co powiedziała mu Carmen, że nie jest ojcem Jacka. Zachował się niezgodnie ze swoim charakterem, bo został wyprowadzony z równowagi. Na szczęście zdaje sobie sprawę, jak wiele zła wyrządził. 30 marca 2012 roku zapadł wyrok. Brad został skazany na dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 13 latach i 8 miesiącach. Dodatkowo otrzymał 6 lat za mataczenie w śledztwie. Sąd wziął bowiem pod uwagę przyznanie się Brada do winy, wcześniejszą niekaralność i wyraźne wyrzuty sumienia. Cierpię na bezsenność. Nie potrafię się na niczym skupić. Przestałam się cieszyć tym, co dotychczas kochałam. Moja rodzina wydała ponad 26 tysięcy dolarów na podróże, psychologa dla całej rodziny, leki i opłaty prawne, by móc kontaktować się z wnukiem, mówiła pełna żalu matka Carmen. Straciłam kontakt z córką, ale ostatnio próbowałyśmy się do siebie zbliżyć. Poczucie winy, że nie byłam w stanie naprawić tej relacji, że nie zdążyłam tego zrobić, wprawia mnie w ogromne poczucie winy. Moje serce zostało złamane, a życie całkowicie zniszczone, mówiła. Choć najbliższa rodzina pogodziła się z wyrokiem, pogodzić się z nim nie potrafiła już ta dalsza. To skandal, pisali na Facebooku bliscy Carmen. Ten wyrok absolutnie nie odzwierciedla okrutnej tragedii i cierpienia, jakie przeżywała przez ten czas cała rodzina. Moje serce łączy się z moją ukochaną siostrą, wspaniałym szwagrem i cudowną siostrzenicą, pisała ciotka kobiety. A kuzyn dodał: sprawiedliwość? A co to takiego? Ten system jest do niczego. Niedobrze mi się robi na myśl, że on wyszedł z tego obronną ręką. Podobnych głosów było znacznie więcej. Tanita, narzeczona Brada, wciąż go wspiera. Wraz z synkiem odwiedza go regularnie w więzieniu i czeka na jego wyjście. A to będzie możliwe już w 2025 roku. Dziękuję za wysłuchanie tej wyjątkowo smutnej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dziękuję szczególnie moim wspaniałym patronom. Chciałbym przypomnieć, że dołączając do moich patronów, zyskujecie odcinki przedpremierowo i bez reklam.
Możecie mnie wesprzeć nie tylko na Patronite, ale również przez YouTube, klikając w kafelek Wesprzyj w lewym dolnym rogu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.